Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Rahu. Rahu jest pojęciem wziętym z astrologii wedyjskiej, natomiast bez obaw nie musisz znać się na tej astrologii, nie musisz znać się na żadnej astrologii, żeby z tego dzisiejszego filmu skorzystać. Ogólnie, jak w większości moich filmów, jest to film, który mówi o tym, jak polepszyć, poprawić swoje życie. Czym jest Rahu? Rahu jest quasi-planetą określaną przez staroindyjskich mędrców jako planeta cienista. Nazywane jest też węzłem energetycznym, północnym węzłem energetycznym Księżyca. Rahu ma wielki wpływ na nasze życie. Jest to oczywiście uzależnione od tego, w którym domu astrologicznym jest posadowione, zależne od tego, w jakie planety są w jego pobliżu, w jakiej jest nakszatrze, dyspozytorzy i tak dalej. Natomiast tutaj dzisiaj takimi skomplikowanymi sprawami zajmować się nie będziemy. Prosto, jasno i wyraźnie. Może najpierw legenda. Legenda o Rahu, która dużo powie ci na temat jego natury, na temat tego, czym jest i jak wpływa na twoje życie. Otóż kiedyś, dawno, dawno temu, pan Wisznu rozdawał bogom i duchom planetarnym nektar nieśmiertelności, amritę. W pewnym momencie Słońce zorientowało się, że coś jest nie tak. Pomiędzy tych bogów i duchy planetarne wkradł się Rakshasa, czyli demon. Wkradł się demon i również z tej amryty poprzez swoje oszustwa i manipulacje udało mu się skorzystać. Słońce podniosło alarm, pan Wisznu natychmiast temu Rakshasie obciął głowę, natomiast demon wypił już tą amrytę, nektar nieśmiertelności, w związku z czym nie zginął. Istnieje, żyje w dwóch postaciach. Sama głowa bez ciała oraz ciało bez głowy. Ta głowa bez ciała to właśnie jest Rahu. Rahu nazywane również głową smoka lub głową demona. Już wcześniej Rahu miał obiecane, że kiedyś zostanie duchem, bytem planetarnym. W związku z czym otrzymał to. Zarówno Rahu i Ketu są traktowane w astrologii wedyjskiej na równi z planetami. Planety cieniste, mówią też o cieniach Księżyca, węzłach energetycznych. Rahu jest głową bez ciała. Owszem, otrzymał taki dar, dar bycia duchem planetarnym, natomiast nie zadowoliło go to. Rahu, jak to Rahu, chciał być planetą, ale planetą główną, centralną. Chciał być Słońcem. Mówi się, że Rahu cały czas poluje na Słońce, cały czas chce pożreć to Słońce, żeby zająć jego miejsce. To bardzo dużo mówi o jego charakterze. Rahu to są obsesyjne, kompulsywne pragnienia. Rahu to jest nieumiarkowanie. Rahu to narkotyki. Rahu, zwłaszcza w pobliżu Księżyca, daje szaleństwo. Rahu to nienasycenie. Rahu to wybuch. Szaleństwo, szalony pęd do przodu. Jeżeli moglibyśmy w pewnych aspektach Merkurego przyrównać do kupca, to Rahu powinien być przyrównany tutaj do spekulanta, do hazardzisty. Rahu jest nienasycony. Przecież jest to sama głowa bez ciała. Cokolwiek połknie, natychmiast traci. I tu też uwaga dla ciebie, jeżeli cokolwiek osiągniesz za pomocą Rahu, a można to zrobić, to bardzo szybko to stracisz. Poza tym to, co osiągniesz za pomocą Rahu, nie da ci satysfakcji. Rahu nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Nawet jeżeli Rahu pozwoli ci zdobyć sławę, pozycję, pieniądze, luksusy, blichter, bo to bardzo lubi, więc w tym chętnie pomoże, to nie da ci to zadowolenia. Rahu, osiągając jakiś cel, natychmiast go porzuca. Nie osiąga zadowolenia, porzuca ten cel i szuka następnego.
Dużo jest, tak jak ci powiedziałem, zależne od tego, w którym miejscu twojego układu planetarnego i w jakim towarzystwie to rachu jest położone, ale możesz to zanalizować samodzielnie. Pomyśl sobie, w jakich sferach, w jakich rejonach twojego życia panuje chaos, niezrozumienie, brak dyscypliny, szaleństwo, fobie, lęki, kompulsywność, jakieś pragnienia, które chcesz, ale nie chcesz, gdzie, w jakim części swojego życia słyszysz tajemnicze, szalone podszepty, to tam właśnie siedzi rachu. Powiedziałem ci, że rachu może pomóc ci coś załatwić, ale przeważnie będzie ci psuło twoje życie, będzie sprawiało, że z tego swojego życia nie będziesz czerpać satysfakcji. Na szczęście są metody, jak te działania rachu zneutralizować. Oczywiście, że są mantry, natomiast tutaj żadnej mantry nie będę ci konkretnie polecał, bo one też zależą od twojego indywidualnego horoskopu. Dobra by była może jakaś mantra do Durgi, ale to wszystko jest kwestia indywidualna. Jak zneutralizować, uśmierzyć wpływy rachu na twoje życie? Otóż należy się zachowywać dokładnie przeciwnie tak, jak to rachu. Czyli wyrzeczenie wszelkich środków odurzających. Rachu jest bez przerwy odurzone i nieprzytomne, prące szalenie do przodu, ale troszeczkę na oślep. A więc wyrzekając się środków odurzających, osłabiasz wpływy rachu. Rachu to też technologia, innowacje. A więc ograniczając korzystanie z tych najnowszych innowacji technologicznych, ograniczając korzystanie z komputera, z iPhone'a, z takich spraw, również osłabiasz wpływy rachu. Nie osiągać, staraj się. Nie, zresztą to jest chyba normalne, chyba tego nie robisz, ale mówię na wszelki wypadek. Nie osiągać swoich celów kosztem innych ludzi, kosztem zwierząt, kosztem innych istot. Rachu, prąc do celu, nie patrzy na to, czy komuś robi krzywdę. Rachu nie ma serca, nie ma sumienia. To jest sama głowa. Ty, idąc do przodu, zwracaj uwagę na to, żeby nikomu nie robić krzywdy. To osłabi wpływy rachu. Rachu uwielbia blichtr, świecące rzeczy, rzeczy przynoszące nie tyle poważanie, co płytką sławę. Unikaj płytkiej sławy, unikaj płytkiego poważania, unikaj podziwu, który ci się nie należy. To osłabi wpływy rachu. Przy jedzeniu. Przede wszystkim mięso. Mięso, spożywanie mięsa mocno wzmacnia rachu i wprowadza chaos w twoje życie. Mówiłem ci to niejednokrotnie, powtórzę jeszcze raz. Zastanów się dobrze, czy na pewno to mięso musisz jeść. Inne składniki pożywienia. Jak najmniej chemii, jak najmniej sztucznych barwników, sztucznych środków, wzmacniaczy smaku i tak dalej. Rachu takie rzeczy chemiczne fantastycznie uwielbia. Może je pożerać. Ty nie rób tego. Osłabisz wpływy rachu. Staraj się ubierać w ubrania z naturalnych włókien, naturalnych materiały, unikając oczywiście skór i futer. Rachu uwielbia rzeczy sztuczne, parzące. One bardziej świecą. Unikaj tego. Unikaj też czarnych ubrań powłóczystych z koronkami. To rachu też lubi, to mu nadaje tajemniczości, ono uwielbia tajemniczość. Zresztą tajemniczość może jest fajna, ale też radziłbym ci z niej zrezygnować. To osłabi wpływ rachu, a poza tym taka zwyczajna, prosta prostolinijność w życiu przynosi mnie dużo lepsze efekty. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Rachu. Szaleństwo. Unikaj szaleńczego pędu do przodu. Unikaj wszystkiego, co ci się kojarzy z niespodziankami,
Znaczy, nie mówię o takich miłych, pożytecznych niespodziankach, ale o takim rzucaniu się w wir niczego, a ciekawe co będzie, a ciekawe co się stanie. Co się stanie? Wzmocnisz rachu. Zachowując to, co powiedziałem, trzymając się tego, mocno osłabisz wpływy tego nienasyconego, szalonego demona, niosącego ci chaos, niosącego ci iluzję, niosącego ci niezorganizowanie, niosącego ci po prostu kłopoty w twoim życiu, problemy w twoim życiu. Rachu to również wielka presja psychiczna. Ty nigdy presji nie wywieraj i staraj się nie podlegać presji psychicznej. Rachu może prowadzić do wielu nałogów, może prowadzić do chorób nerwowych. Staraj się wystrzegać jego wpływów. Wtedy zdecydowanie będzie ci się żyło lepiej, przyjemniej i wygodniej. Na dzisiaj tyle. Zapraszam oczywiście na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.